W tym filmie zobaczycie, jak powstał taki albumik. To jest malutki albumik, formacik w centymetrach to jest, już Wam mówię, 13 na 7 cm, grzbiet ma około 3,7-4 cm i to jest, tu jest taka gumeczka, tutaj zamykana taką gumeczkę, ale z tej strony, nie tutaj. Tutaj, tylko właśnie tu bardziej przy grzbiecie i otwieracie. Tu mamy bindowany malutki albumik. No i wszystko razem jest obłożone taką okładeczką, którą już umiecie robić, bo już wcześniej pokazałam, jak się to robi. Także zapraszam Was na film. Film będzie w dwóch świetlnych blokach, bo część filmu nakręciłam jeszcze w dzień, drugą część będzie kręcona w nocy, także. Fan, fan, fan. Zapraszam. Najpierw zaczniemy od zrobienia stron do naszego albumu. Będzie ich 5. Będą bindowane, tak jak widzieliście, a potem wklejone w okładkę. Teraz ten kawałek papieru, jeżeli chodzi o cale, to ma 5,5 cala na 4. Jeżeli chodzi o centymetry, to już Wam mówię, to ma 14 cm na 10 cm. Teraz musimy go zgiąć. Będzie miał zgięcie na 2,5 cala i na 5 cali. I to już Wam mówię, jest. To będzie mniej więcej 6,3 mm. No i następny będzie miał mniej więcej 12,6 mm. Jeżeli chodzi o ten, o te zagięcie. Chodzi o to, żeby ten kawałek był równy temu kawałkowi i jeszcze był jeden przynajmniej centymetr na to, żeby. Nic nie widzicie. Na to, żeby to później skleić. Czyli ten kawałek musi mieć tyle samo co ten kawałek. To zależy oczywiście od Was, ile chcecie, żeby miała ta Wasza strona wielkości. To będzie wyglądało tak. To jest Wasza strona. I ona u mnie ma dokładnie 10 cm na 6,2 mm. No i w calach to będzie 4 na 2,5. Tak wygląda moja stronka. No i takich stron musimy zrobić 5. Także robicie 5 takich stron i jeszcze od razu Wam powiem, że musicie tutaj delikatnie tą stronę, gdzie nie tam, gdzie jest ten malutki kawałek, tylko tą tutaj z drugiej strony, musicie minimalnie przyciąć, dosłownie minimalnie, żeby Wam było łatwiej skleić, dlatego że sklejać będziemy, ona nie musi być moja jest krzywa jak nie wiem co, ale to nie ma znaczenia, chodzi o to, żeby ona Wam się tutaj skleiło, to nie może być do końca to, bo po prostu będzie Wam to przeszkadzało. Także minimalnie ją przycinacie i będziemy ją tutaj sklejać. Ja robię, ja kleję w ten sposób. Odsunę tą kwicę, będzie troszkę lepiej widać. Ja kleję w ten sposób i nie będzie mi to przeszkadzało, że to będzie ten wrąbek taki. Potem to zakleję. Jeżeli Wam to przeszkadza, to nie przycinajcie tego tutaj, tej końcówki, którą ja przycięłam, tylko po prostu w ten sposób sobie sklejcie i ten, to będziecie mieli tak sklejone jak to. Czyli tak. Ja po prostu jakoś nie ufam takim sklejeniom, bo tutaj zawsze może nam się tu zadrzeć, coś tam. Wolę mieć to zawsze pod spodem, a to potem mieć zaklejone i mam pewność, że po prostu to mi się nigdy w życiu nie rozejdzie. Ale to już zależy od Was, jak chcecie. Także robimy 5 takich kawałków. Zrobiłam 4. Skleję z Wami piąte. Ja robiłam akurat na taśmę klejącą dwustronną. Możecie to robić na taśmę tą biedronkową w tych plastikowych pakowaniach. Możecie to robić magikiem, tylko jak robicie na tą taśmę, to proponuję zawsze przycisnąć porządnie, żeby ta taśma dobrze się przykleiła. Zamykamy, zakładamy zakładkę. Specjalnie zostawiłam tą stronę, zobaczcie, tu mam taki minimalną różnicę w papierze, nie wiem, czy to będzie widać tutaj na górze. Gdzie nawet tego nie widać za bardzo, ale takim czymś też się nie przejmujemy, bo tego naprawdę nie będzie widać. No i więc mamy teraz nasze 5 już stron. 5 stron. Oj, pilot. Musiałam wyłączyć głos. No i teraz będziemy. Ja będę bindowała bindownicą, którą mam, czyli cinchem. No, tego już Wam nie będę pokazywała, bo to nie o to w tym filmie chodzi. Generalnie możecie sobie zbindować to sami. Fantastyczny film o tym zrobiła Joasia Ryba. Film będzie tutaj na górze. Będzie takie i tam będzie odnośnik do jej filmu, także sobie możecie spokojnie to bindować sami.
Ja sobie to zbinduję szybciutko. Jeżeli chodzi o papier, bo zapomniałam powiedzieć, to jest zwykły papier. Zobaczcie, ja mam akurat coś takiego. Mi to akurat kupiła koleżanka, bo u mnie tego nie ma. To jest teoretycznie papier do drukarek. Dla drukarek klasterowych jest 250 gram. Także to jest zwykły A4 papier taki, tyle tylko, że jest grubszy po prostu. Także gładziutki i coś takiego możecie użyć. Także zbinduję i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, zrobiłam już sobie te strony. Okleiłam je najpierw, a potem bindowałam, żeby po prostu no, nie było widać tak bardzo tych połączeń. Jak będziecie sobie kleić, to jeżeli połączenie będzie na dole, to będzie mniej widoczne, dlatego że cienie będą, po prostu nie będzie tego cienia, który jakby uwidacznia Wam to połączenie. Także jak będziecie chcieli, żeby tego nie było widać, żeby jak najbardziej tego nie było widać, to sklejenie sobie zostawcie na dole i wtedy oklejajcie, nie na górze, bo widzicie, tak będzie, jak ktoś ogląda i to jest u góry, to się rzuca w oczy, bo taki minimalny cień się robi, a jak to jest na dole, to tego nie widać. Także ja sobie wzięłam, tak jak mówiłam, pooklejałam sobie te moje strony i zbindowałam i teraz do tych normalnych 5 stron musicie dobindować, to będzie tak, dobindować, czy tam dołączyć tekturową stronę, to jest tektura zwykła, oklejona papierem. Ten sposób oklejenia to też na moim filmie znajdziecie. Też go może tu wrzucę na górę. I teraz to jest Wasza ostatnia strona od albumu. Tylko, że ta strona będzie przyklejona do okładki. Także to jest tylko taki łącznik pomiędzy Waszym albumem, tym całym, a okładką, którą będziemy za chwilkę robić. Także to ma taki sam wymiar jak te nasze strony, czyli 2,5 cala na 2,5, jak to było? 2,5 na, gdzie to moja linijka? 4 cale na 2,5, a w centymetrach to będzie 10 na 6,5. Taki ma wymiar. Tu może być tak jak teraz, dlatego że tym będziemy przyklejać do okładki, którą sobie za chwilkę zrobimy. Także tak jak mówię, robicie sobie 5 kartek, bindujecie i robimy okładkę. I teraz, żeby zrobić okładkę, potrzebujecie dwa kawałki też tektury 12,5 na 7. 12,5 na 7 i na środek, na grzbiet 3,5 cm na szerokość i 7 na wysokość. Będziemy sobie teraz robić okładkę. Sposób robienia okładki też pokazałam na jednym z moich filmów. Także generalnie nie będę Wam tutaj Was zanudzać, przyklejacie, ponieważ to jest to wszystko razem będzie większe niż A4, więc muszę połączyć dwa papiery A4 w tym miejscu. Najlepiej w tym miejscu, żeby to było później niewidoczne, bo tu na pewno też zakleimy ten środek. Pamiętajcie, że jak macie tekturę i chcecie zrobić odstęp pomiędzy tą, czyli te odstępy, przyjmuje się, że to jest. Są dwie grubości tektury, na której pracujecie. Czyli ja sobie biorę jakiś kawałek tekturki, z którego robiłam wcześniej. Przykładam sobie tutaj i mniej więcej patrzę, jaka to jest odległość. Może być większa, ale nie może być mniejsza, bo Wam po prostu będzie pękał ten papier, którym będziecie to oklejać. Także wycinam sobie tutaj mniej więcej centymetr więcej czy półtora i pooklejam i zaraz do Was wrócę, będziemy robić dalej. Dobra, moja okładka jest już gotowa. Uklejałam zwykłym papierem 240 gram białym i w środek wkleiłam jeden długi pasek papieru. Akurat miałam taki zestaw, który dostałam od Ani w moim jednym z ostatnich happy mailów. To jest właśnie taki papier błyszczący. Błyszczącymi elementami i użyłam właśnie stąd jednego arkusza i starczyło mi idealnie na całą długość, także to jest jeden długi taki fragment. Teraz tak, mamy tu nasze wnętrze, które robiliśmy. Mierzymy sobie mniej więcej, żeby to było, żeby nam się cały nasz albumik schował, bo on będzie o tak wyglądał. No i teraz musimy przykleić naszą stronę. Tę stronę tutaj. No i teraz jest jeden taki manewr, który robię. Nie wiem, czy to jest konieczne,
bo być może ten klej, którym ja to przykleję, bo przyklejam to na magika, wystarczy, żeby tą stronę utrzymać i żadne poruszanie tym nie będzie przeszkadzało i to się z tym nic nie stanie, w sensie się nie odegnie. Ale ponieważ ja mam takie trochę znaczy obawy, no nie obawy, ale tak dla pewności, wiadomo, że to się tu będzie się przeglądało i to będzie lekko podniesione ze względu na to, że jest drut. Oczywiście tego tak praktycznie nie widać, no ale wiadomo, że to nie jest doklejone do końca. Jeżeli coś nie jest doklejone do końca, to zawsze jest prawdopodobieństwo, że to się zacznie po prostu odrywać. Dlatego ja, jak robię taki album tego typu, to przyklejam to tak, jak właśnie mówię, ale dodatkowo robię takie coś, że tu robię dziurki dwie i przez te dziurki przeplatam wstążeczkę i tak jakby w tym albumie to wstążeczka posłuży mi za zamknięcie do tego albumu dodatkowe. Zaraz Wam pokażę, jak to będę robić. Tylko teraz problem jest taki, że jak macie takie narzędzie jak ja, czyli tego Crocodile'a, to on tutaj, to miejsce, w które wsuwacie jakiś tam materiał, czyli to, no jest ograniczone. I teraz jak ja to dwie rzeczy skleję, to żeby to przedziurawić dwa na raz, to musiałabym bardzo zranić tutaj ten papier. Dlatego na początek ja najpierw robię sobie dziurki w tym oddzielnie i w tym oddzielnie. Zaznaczam sobie ołóweczkiem i zrobię te dziurki po prostu w tym i w tym oddzielnie, tak żeby one się nakładały. Bo inaczej po prostu no, nie uda mi się tego zrobić. Chyba, że macie jakiś sprzęt, którym dziurkujecie tak od góry i przedziurkujecie dwie rzeczy na raz, no to sobie tak możecie zrobić. Ale ja w ten sposób nie mogę, no bo mówię, tym narzędziem mi się to nie uda zrobić. Także biorę sobie te większe dziurki i robię sobie dziurki, powiedzmy tak, no gdzieś tutaj. Czyli tak, dość blisko tego. No na tyle blisko, żeby tutaj mi się spokojnie wstążeczka zmieściła tutaj i ona będzie tak szła. Teraz z drugiej strony. Oczywiście, żeby to było równo. Ja tu mam akurat wzór, więc mi jest łatwiej zobaczyć, czy to jest równo, w którym to jest miejscu, bo mam te kokardki. Te kokardki mniej więcej mi wskazują, gdzie powinnam zrobić daną dziurkę. No i teraz wiadomo, że ten element jest troszkę mniejszy od tego, no więc nie mogę sobie ustawić tej odległości, którą robiłam tutaj, taki samej ustawić tu, bo ona będzie troszkę inna. Więc biorę sobie ołówek, momencik, o. Ołówek piękny, który kiedyś dostałam teraz z Holandii. Gratisie. Piękny jest. No i teraz sobie przykładam tą moją stronę. Przykładam sobie tak, jak chcę, żeby ona była. Wiadomo, że to się musi zamknąć, więc musi być o mniej więcej tak. Sprawdzam sobie, żeby ta sprężyna mi się tutaj oczywiście schowała. No i powiedzmy, że ja chcę sobie przykleić to później tak. No to sobie tutaj zaznaczę kółeczkami, gdzie ja mam zrobić dziurki. I robię sobie znowu dziurki. Tym razem tutaj, w tej okładce. Raz. No, wypadaj. O ty dziadzie. Nie chcesz, to ci wezmę tak. Dobra. I druga dziurka. I druga dziurka. Jest. No i teraz jak sobie przykleję. Nie docięłam się. I teraz jak sobie przykleję to i to, no to te dziurki się będą na siebie nakładały i będę mogła sobie przepleść tutaj jakąś wstążeczkę, którą później będę wiązała. Tak jak mówię, ja przyklejam to na magika. Całość brudzę klejem. Możecie sobie dodatkowo taśmą to zrobić, jak tam uważacie. No, powiedzmy aż do tej sprężyny, bo to wiadomo, że dalej Wam się to nie przyklei, bo sprężyna przeszkadza. No i teraz nakładacie dziurka na dziurkę. Gdzie te moje dziurki są? Tu. Okej, to będzie dobrze. Tutaj patrzę, czy jest równo. Jest chyba równo. Papierem dokładnie tym samym okleiłam tą moją ostatnią tekturową stronę. Zamykam sobie tutaj i wszystko razem przyciskam porządnie, żeby mi się to dobrze przykleiło. No, tym samym papierem, żeby po prostu to praktycznie się nie rzucało w oczy, ale to oczywiście możecie zrobić jak tam chcecie, nie musicie tym samym.
Możecie innym kolorkiem to zrobić. O, no i teoretycznie, tak jak mówię, no to się powinno wszystko trzymać bez dwóch zdań. Ostatnio właśnie widziałam nawet w sklepie, ojej, przepraszam, widziałam w Craft, w RetroCrafcie, też mają właśnie bazy, bo akurat kupowałam też bazy takie zwykłe i właśnie też mają bazy, które są w środku bintowane, tak jak to mniej więcej zrobione. I właśnie oni chyba nie mają żadnych tam tych, no jak się nazywa, żadnych wstążek, czy na pewno nie mają, także to się chyba powinno trzymać. Ale dla pewności zaraz przyniosę wstążeczkę. Teraz pokażę Wam już skończony album, który zrobiliśmy. Ozdobiony w pudełeczku. Pudełeczko jest takie. Proste. Tutaj mamy taką pomoc, taką wstążkę, która pomaga wyciągać tam albumik ze środka. Powinnam go troszkę z tej strony bardziej zrobić, ale ten obrazek tu był, nie chciałam jedno na drugim, bo im dłuższy jest tutaj ten kawałek tej wstążki w tym miejscu, tym lepiej ona będzie odchodzić, ale myślę, że wystarczy. Pudełeczko. No i mamy albumik. Ten, który żeśmy zrobili. Tutaj z boku wisi sobie misio. I co? I mamy tak. Tu mamy takie guziczki, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, z dziewczynką. Tu jest taki z serduszkiem, to jest nit błyszczący. Tu jest taka kokardeczka pod spodem i napis album, który jest od Joasi z fabryki Weny. Bardzo ładny, taki właśnie pisany, bardzo mi się podobał. Tutaj musi być po prostu związany ten fragment, czyli to co Wam mówiłam, żeby tutaj się nie odrywało, nie odklejało, to po prostu przewiązałam, zaraz Wam pokażę, w środku jest kokardeczka, przewiązałam, czyli ta wstążka jeszcze trzyma te dwie strony, żeby one się nie rozeszły. A tutaj zrobiłam takie zamknięcie na taką gumeczkę z guziczkiem po prostu i już. No i co? I to jest środek, dziewczynka ma na imię Julia, więc tu jest Julia, tutaj jest kieszonka, w której jest metryczka, można sobie wpisać datę, godzinę, wagę i wzrost. Także wszystko do uzupełnienia. Tutaj mamy jeszcze wiszące serduszko i takiego aniołka modlącego się. No i tak, i tu będzie nasze maleństwo z kwiatuszkami, tu są oczywiście kieszonki, tu można wkładać jeszcze jakieś malutkie zdjęcia. Nie robię tam już mat, bo stwierdziłam, że być może będzie więcej zdjęć, na przykład takich mniejszych, będzie można sobie więcej z nich powkładać. Tutaj jest też taki sam jak na okładce, tylko z innym napisem nit i do tego koroneczka. Nareszcie w domu to jest wycinanka, którą dostałam od kogoś, już teraz nie pamiętam, chyba od Izy. Tu jest córeczka mamusi, tu mamy takie otwierane, że możemy sobie tu jeszcze w kolejne zdjęcia powklejać. Tutaj mamy obrazek z kwiatuszkami, córunia tatusia i tu też kwiatuszki, jakieś tam ozdóbki. Tu mamy znowu tą, jak ona się nazywa? Jak to się nazywa? Nie spinacz, tylko spinacz? No to coś z poduszkiem. Rodzinka w komplecie, tu czas na kąpiel, zdjęcie można z kąpieli włożyć, guziczki, które uwielbiam robić ostatnimi czasy. Tu jest wózeczek, który był przyczepiony do klamerki, ale tak mi się podobał, że odczepiłam klamerkę i przyklejam sam wózeczek, bo klamerka tu mi nie była potrzebna, kwiatuszek i tu są takie perełeczki, czy tam takie kamyczki. No i tu właśnie jest tam związana ten, czyli taka ozdobna wstążeczka nam powstała i tutaj można zdjęcie ze spacerku wkleić. No i tyle. I tak wygląda. Myślę, że to jest fajny pomysł. Powiem Wam, że to jest, podoba mi się to właśnie, że to jest bindowane. Z tego względu, że to wszystko jest, wiecie, bardzo pewne, że tak powiem, bo jest po prostu zbindowane, tu jest tekturka, więc to się wszystko bardzo dobrze trzyma, tu się z tym nic nie stanie i jakoś tak ostatnio mi się to spodobało i chyba na razie będę tak tworzyć, mi się wydaje. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że chyba tak zostanie. No, no i zakładamy gumeczkę na końcówkę, żeby nam się tu ładnie wszystko trzymało w pudełeczku. Tak, bierzemy pudełeczko, wkładamy, tylko musimy wyciągnąć tą rzeczkę, wkładamy do środka, misiaczek tu jest sobie, o, i zamykamy. Wstążka tak, pudełko i koniec. I
tak wygląda. Zapraszam Was do robienia takich malutkich, bo powiem Wam, że takie malutkie są świetne dla osób, które początkują i nie chce im się na razie w dużych formatach, bo tu jest po prostu mało miejsca, więc nie trzeba jakoś wielce się wysilać, żeby poozdabiać, a jest kupę frajdy i myślę, że ta osoba, która otrzyma, będzie się jej podobała. Pozdrawiam, dziękuję bardzo, do zobaczenia, pa!